są faszyści, którzy nienawidzą innych rąk. Nie, 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 nie wszystkich możesz zabić, to niemożliwe, uwierz mi. Nie, 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 za dużo możesz stracić, bo takie krótkie są nasze dni. Raz, dwa, trzy, sypię, 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 raz, dwa, trzy, sypię. Czego się drzesz? Pali się! Idź dać świniom! Toż ty miał dać! Rysiek! Przecież właśnie po to żeś polas, żeby dać! Tak czy nie? No po co żeś tam polas? Słyszysz? Idź, nie marudź! Tak mam iść? Co się stało? Hamulce! Co? No co, co? Hamulce! Nie wiesz, co to hamulce? Ale co ty teraz jakieś hamulce wymyślił, jak my zaraz musimy jechać? Ja wymyślił hamulce, tak? Ja wymyślił hamulce. A kto, ja? Idź, daj tym świniom, no. Zaraz naprawię. Naprawiał będzie w taki dzień, żeby cię kury po gnoju ciągały. Paliwo piątka i te wynalazki. Zaraz, jeszcze to może. I to. I to jeszcze. Lubię coś przegryźć w drodze. 2370, proszę. Jakieś pielgrzymki jeszcze będą? Gdzie? No, na szosie. Procesje chyba, procesje. No, spędy generalnie. Dzisiaj tak. Jest Boże Ciało, to będą chodzić. Shit. Czarni rządzą, nie? No hej. Fajny. Twój? No. Kompleks mojego członka, nie? Słuchaj, jedziesz może na Białystok? No. Podrzucisz mnie? Godzinę już czekam. Chyba, że jakoś za bardzo nie chcesz. Dobra, pakuj się. Dzięki. Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Ale będzie pięknie, co? Ale będzie pięknie. Tak, tak się cieszę. Tak. I
te kwiatuszki dzisiaj świeżutkie. I ta pogoda. Cholera, jak ja lubię to Boże ciało. Niżej, niżej, panowie. Tak, żeby nie można było ani dołem, ani górą. Dzieciaki to lubią się wciskać, a musi być porządek. Jak nie u nas, to gdzie? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Będzie pogoda, proszę księdza. Nie chwali się dnia Zawalska przed zachodem słońca, to wiecie. Już ja się dobrze pomodliła pod zobaczymy, górą. Zobaczymy. Jacek! 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 Jak tam wczoraj było? Nie, tam... Wiem, przerżnęliście. Proszę księdza, sprzedany mecz. No w imię ojca i... Który sprzedał? Sędzia. Tym z Wólki. Sędzia. Za skrzynkę piwa. No, żeby to jeszcze jakie dobre. A to ten nasz, Cietrze. Jesteś tego pewny? W czasie go Turmanów widział. A, przy takich układach to nigdy nie awansujemy. A! Jak sprzęt? Sprzęt? Zajebisty, proszę księdza. Znaczy, kapitalny. A ten mikrofon? O kurde. Sorry, już lecę. Ty głowę kiedyś zapomnisz. Wiesz, normalnie nie biorę na stopa. Zauważyłem. Co? Miałeś minę, jakbym był nożownikiem. Nie o ciebie, wiesz. Lubię podumać w drodze, muzyki posłuchać. Że co? Że trochę słychać, tak? A jak ktoś wsiadam, to trzeba gadać. Poza tym, wiesz, nigdy nie wiesz, na co trafisz. Dresiarstwa wszędzie pełno. A co, masz coś do tych dresach? Miałem z nimi przejścia. Jak się ma taką brykę? No, jak muchy do gówna, bracie. Słuchaj, jak nie chcesz gadać... Nie, pogadamy, bo zasnę. Całą noc projekt kończyłem. Czego? A bo ja naganiacz jestem stary. MBNC, słyszałeś? Bardzo możliwe. Bardzo szacowna firma, ponad 200 lat tradycji, stary. No tak, ale co? Leasing, pośrednictwo. Po ekonomii jesteś? Co ty? Polibudę na trzecim roku przerwałem. No tak, pokolenie niedokończonych studiów, co? Też? Nie, ale połowa moich kumpli. Były czasy, nie? Ale wiesz, nawet w tym syfie, co jest teraz, nie narzekam. Ostatnio złapaliśmy jakichś klientów na szwedzkie obrabiarki. Roboty odtąd, trzy noty, trzy zgrywki Red Bulla, stary. Nawet nie zdążyłem się przebrać, tylko ząbki, byleby szybko do domciu. Ale pięknie będzie, co? A roboty jeszcze tyle. Zaniosłeś to, teraz im pomóż. A ksiądz ochotę? Na naprasteczek malinoweczki od mamusi? Chłopie, nie dzisiaj. Bez pilotu wcale nie czuć. Pracy, pracy. Ale już jest pięknie. Dzień dobry. Co się dzieje? Procesja, niestety. Ale dzień nie da rady? Nie da rady. Nie mogą gdzieś z boku? Ale chyba jeszcze nie zaczęli, prawda? To może by jakoś... No dobra, ale szybko. Za 20 km i tak następna. Tam to już objedziemy. Mojej strony. Dziękuję. Do widzenia. No powoli, ostrożnie. Co, jechać musim? Jechać musim? Mama zwariowała? Piąty raz mama przychodzi. W imię ojca i syna za godzinę procesja. Jak ty wyglądasz? A ja mówiła wyjechać wcześniej. Mówiła. A ty co mówił, że zdążym? No i widać już. Było i śpiechtą, zdążylibyście. Chodź, pomóż mi. Było. Wczoraj naprawiać, a nie. Babo durna, bo jak ja się zdenerwuję... Przecie Pamelka ma kwiatki sypać, tak? Musim być wcześniej. To co, miał go poprosić, żeby się wczoraj popsuł, tak? Było poprosić jak taka mądra. Co ty sobie myślisz, że ja go poproszę, to on się wczoraj popsuje? A jemu się zachciało dzisiaj i co?
razy mówiła nowy kupić. Jakby wczoraj popatrzył, sprawdził, to dzieta. Mamo, nie wtrącajcie się. Jak się nie wtrącać? Jakby wiedziała, to by z kowalami pojechała. To niech se idzie do kowali. Co tu gada? Jeszcze nie pojechali. A ty se kupuj nowy, jak masz za co. Mamo, chlasz. Kurna, nie mogę. Ja chlam, tak? Ja chlam. A nie! Ja chlam. Co się popsuje, to zaraz, że ino chlam. Cicho. Może ja z nim chlam, co? Ja z nim chlam, a on się psuje, co? Z ty, babo, durna, jak coś powiesz tu. No, no, no. Cicho, dzień święty, czego wyzywają się. Sam stary baran jesteś. A i pracować dzisiaj grzech. Jak ja cię wychowała, no? Dobra, kurna, mogę nie robić, no. Mogę nie robić, kurna. No co ty? No co? Co większy grzech? Robić czy nie pojechać? Mogę nie robić, kurna. Możemy to na my zostać, no. Co ty, Rysiek? No co ludzie powiedzą? Wypuj to. A kto nad księdzem poniesie? Kowal? Ten gnojuch? Niedoczekanie! A ja nawet lubię Warszawę. Wiesz, jak wracam do Białegostoku, no wiocha, nie? Też w Warszawie siedzę. Przykre miasto. A ja zostanę w Warszawie, ile się da, póki mnie nie zredukują. Tam jest taki jakiś power, nie? Czad taki. Ale nie ma duszy. Duszy? Ale dupy są. Fajne dziewczyny to są wszędzie. No. A o fajną duszę, no to trudno, nie? Chcesz? Nie, dzięki. Ja mam swoją laskę tutaj. Znaczy... W Warszawie też, ale te wiejskie rozumiesz. Taniej wychodzą. Stara zasada Indian. Zarabiasz w Polsce A, wydajesz w Polsce B. A ty? Gdzie bzykasz? W A czy w B? No tak. Sorry, bezpośredni jestem, wiem. A ja do siebie jadę. Na wieś. No nie wyglądasz na wieśniaka. O co w ogóle robisz? No wiesz, w życiu. Mniej więcej to samo. Znaczy? To co ty na przykład? No bez jaj, tylko mi nie mów, że też naganiasz. Naganiam. Żebyś wiedział, że naganiam. Naganiać jesteś? No. No co ty? No tak. Serio? Poważnie. Gdzie? Pewnie znam. RCC. RCC, czekaj. Nie, chyba tej nie znam, ale co, też leasing? Pośrednictwo? Aha. Chyba znowu, nie? Możesz, kurna, fuck. Pomyśl, jaki to niepart pasterskie plemię 6000 lat temu, shit. A ja teraz muszę skręcać. Ej, dalej! No hej. No, serwus. Ale piłujesz. Dobre, znam to. Co u ciebie? Normalnie, Boże ciało, nie? No. Ty, a gdzie masz ten mikrofon? W szufladzie, weź sobie. Darek! No? Daj sobie z tym spokój. To zagrasz za godzinę. Mam lepszy kawałek. Znasz to? Ta, 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 ta. No dawaj, dawaj. Ta, 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 ta. Tato! Mogę do Paweli? Teraz? A po co? Mnie Maxa oddać. Potem oddasz. No ale potem idziemy do wujka. No to jak? No dobra. Angela! Co? Nic, zaraz wracaj. Raz, dwa, trzy, syp. Raz, dwa, trzy. Cześć. Cześć. Oddaję, co ty jeszcze nie ubrana? Nie wiem, kłócą się, zaraz składam. Nie zdążycie. Tam, ile tam siedzi, pół godziny? A jak nie zdążycie? Co ty dzisiaj? Ale masz fajnie. Rok temu też miałaś fajnie. Ale ja dzisiaj nie sypię kwiatków, tylko serce niosę. Przykro mi. No dobra, pokaż tu sukienkę. Chodź. Cholera, chce im się główno szosy zajmować. Mnie tam nie przeszkadza. A, za czarnymi jesteś. Co mnie czarni? Czarnych może nie być. Co innego zwykli ludzie, wieś. Coś ich musi trzymać w pionie, nie? No właśnie, właśnie na tym żerują czarni. Co, nie widzisz tego? No ja się tam nie znam, ale... No wiesz... Wydaje mi się, że ludziom chodzi bardziej o Boga, a nie o czarne. Boga? Boga? Jakiego Boga? Boga nie ma. Tak bardzo, bardzo kocham ją, że w nocy, kiedy wszyscy śpią, ją nie
myśmy kombinując, jak być z nią. I teraz everybody tak bardzo, bardzo kochają, że w nocy, kiedy wszyscy śpią. O, w mordę jeża. Nie da rady. Przewód się urwał. Cały płyn wycieka. Nie da się zrobić. No jak? Co to znaczy, że się nie da zrobić? Jak się nie da zrobić, no? Cicho bądź, babo durna, pojedzie. Bez hamulców. Oj, znalazła się. Spec od hamulców. Mówię, że pojedzie, to pojedzie. Ciebie wystawię, nogo zahamujesz. Mamo, moja sukienka! Jezus Maria, żelazko zapomniała! Wyłączyłaś! No to dupa. Kto tu może pomóc? U nas nikt. Gajski z Kruszewa. Tak, jak ktoś ci pożyczy brykę, to zdążysz. Gajek, no weź. To co za różnica? Cały świat ich. Jakieś obrazy, totemy, odpusty, stary, wstyd tu jest kogoś zaprosić. Nas mają normalnie za jakiś Indian. Kto? No wszyscy. I żeby jeszcze w tym było jakieś przeżycie, duchowość jakaś, coś. Ale gdzie? Pokazać się z rodzinką w kościele? Żeby ksiądz widział i sąsiedzi i na tacy dać. I na Żydów ponarzekać. Chociaż żaden Żyda na oczy nie widział. Co? Pieprze? Nie, nie, rozumiem. Masz słowotok, tak? Tylko mnie mów, że tak nie jest. Wiesz, jak ja to kurna znam? Całe dzieciństwo, rozumiesz? Stary lał matkę, a ona mu dawała, żeby tylko przestał. Siedmiu nas zrobił. Siedmioro oznacza. Ale co niedziela normalnie do kościoła, przykładna polska rodzinka. No ale przynajmniej dużo imprez, co? Śluby, chrzciny, imieniny. No. Tylko, że potem wiesz, jak to jest. Matka miała 35. A wyglądała na 60. To co, gotowi? No co tam? Kaziu, mam taką prośbę. Nieszczęście stało się. No, co tam? Sukienka, pamci. Ale co? Spaliłaś. Jak to? Sama spaliłaś się czy jak? Bo ten mój kazał mi świniakom dawać i wszystko jakoś tak na ostatnią chwilę, no i... No to co ja wam poradzę? A nie możecie pożyczyć tej Angelki z zeszłego roku. Mówiła, że jeszcze macie. Ja tam nie wiem. Może macie, a może nie macie. A nie możecie zobaczyć. Może możecie, a może nie możecie. Wiecznie to samo. Wiecznie to samo. My sukienek nie palimy. Mamo! No, dobra. Idź, zobacz. Powinna być. Ale zawsze jakoś tak na ostatnią chwilę. Co nic nie mówisz? Kurde. Zaraz normalnie zasnę. Ty, a może ja poprowadzę, co? Masz prawko? No jasne. I teren z nami w ogóle. No wiesz, będziesz mógł się kimnąć. No co ty, dziewczyny i bryki się nie pożycza. Nigdy? Nigdy.
pojechali. Spokojnie, nic się nie stało. A jak na nas zaczekają? Co za niefart jakiś, no? No i co? Dałaś jej? Dałam, dałam. Myślisz, że ona w to wejdzie? Ale żeby tak w ostatniej chwili. Pożyczyli. Co? Nagadali? Durny ten Suszko, durny. Tyle razy ci mówiłem, Angela, żebyś do nich nie chodziła. Na z kim ma się bawić? No daj dziecku spokój. No masz, matka Teresa znalazła się. Ty? Ale jeżeli im auto się zepsuło, to... to baldachim... No, 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 no. Kombinuj, mamuśka, kombinuj. Skurczę, syny. I pojedziemy? Ubieraj ją. Jasne, że pojedzie. Myśli, że ma DW, to bliżej Pana Jezusa jest, tak? No, już, idź. U mnie w domu wszyscy wierzyli. Tak mnie wychowali. Dobra, dobra, już nie ściemniaj. Te rodziny to właśnie największe gówno. Ta ludowa moralność. Cudzołóstwo większy grzech niż zabójstwo. Albo kult Matki Boskiej. Nie masz wrażenia, że tu wszystko jest porąbane? Nie, nie jest. No weź pomyśl. Teoretycznie Bóg to Trójca Święta, no nie? Czyli Ojciec, Syn i Duch Święty, tak? Okej. Okay. Boga Ojca trzą, ale Jezusa jeszcze bardziej. Bo ja wiem. A ja wiem. A już Ducha Świętego tyle co nic. A wiesz dlaczego? Bo oni nie jarzą, co chodzi. A dlaczego nie jarzą? A bo trudno jest im to namalować. Bóg Ojciec? Proszę bardzo. Dziadek z brodą. Jest dziadek z brodą. Jezus? Okej. Okay. Pogodny hippie, cool. Ale weź namaluj im ducha? Nie. No to wolą Matkę Boską, bo też wiadomo, o co chodzi. Poza tym w każdej prymitywnej religii musi być jakaś bogini, no nie? Ty? Ale dupy. Bierzemy? Co? A. Niezłe. Dużo. Kupiłem gumki, jakby co. Myślałem, że jedziesz do narzeczonej. Narzeczonej? No tak, tak. Poczeka, nie? Poczeka. Proszę księdza, wstążek jeszcze trochę zabrakło. To może ja skoczę do wieśki, co? Może jej trochę ser zostało. No i baldachim rozpruty. Nie to, że rozpłukę, ale żeby go troszkę wzmocnić, no to ja w takim razie wrócę i zaceruję, tak? A może malinóweczki, co? Bardzo dobra. Ale będzie pięknie, co? Tak się cieszę. No, proszę księdza, ja to nawet wolę od pasterki. Bo tak ciepło, ładnie, a roboty tyle. Monstrancje wyświecić, sztandary wytrzepać, obrazy nasadzić, komrze sprawdzić, oj. Nie gadaj tyle, idź, idź, idź. No to ja lecę, bo ja tylko gadam, tak? No to ja lecę. Proszę księdza! Co tam znowu? Mikrofon. Co? Popsuł się. Ksiądz pożyczy samochód. Skoczę do Kruszewa, tam kolega ma, no to... Ale zdążę, słowo honoru, że zdążę. Pół godziny i jestem. Pół godziny jestem, żebyś ty taki szybki na boisku był. Dzięki. Tylko uważaj, nie zabij się. Teraz jest prosto. Ty jak na ateistę to oblatany jesteś. Tak się składa, że kiedyś byłem fanem Pana Boga. Siedziałem w tym, wierzyłem, na Biblii się z nami i w ogóle stary. Ja normalnie studiowałem Biblię, tylko że to już wiesz. Dopiero potem. Po czym? Potem. Fajna droga, nie? W Warszawie to ta bryka się w sumie marnuje. A tu? Paryż-Dakar, co? Na żebrach już była? Niech mama przestanie.
Taka sama, jak ty znalazł w sam raz. Mamo! Żeby do takich gnojów po prośbie chodzić. Mamo, kurra, bo normalnie... Co? Jedziemy? Zajebiście. A ty się czepiasz Pana Boga. Może mam powody. Żyjemy w wolnym kraju, nie? Ty... Przecież to wszystko bez sensu. Czczą jakiegoś palestyńskiego powstańca. A, no tak. Sorry, zapomniałam. Nie, 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 spoko. Mów. No? A na czym miał polegać Mesjasz? To miał być taki gość, co przyjdzie i skopie dupę Rzymianom, no nie? No i przyszedł, tylko że z tym skopaniem mu nie wyszło. Miał zrobić powstanie, ale sobie tylko obciachu narobił. Rzymianie go załatwili rękami swoich i to w zasadzie powinien być koniec. No i co? Ale Żydki nie w ciemię bite, bracie. Wpadły na pomysł, akcja zbrojna się nie udała, no to go ogłosili księciem pokoju. Jak już nie żył, wiesz, to tak jakby czcić, ja wiem, Trauguta czy Kościuszkę jako Boga. I to takiego, co przegrał, bo bić się nie chciał, wiesz. Kościuszko, no niby cool, ale zaraz Bóg. Ty, ale co ma Kościuszko do Chrystusa? No weź, a kto się kazał Żydom zbroić? Kościuszko? Jezus! Niech każdy sprzeda płaszcz i kupi miecz. Proszę księdza, zapomniałem komrze wydać. Czego jeszcze zapomnisz? Oj, bo roboty tyle sam ksiądz widzi, ale ja to strasznie lubię. A jeszcze księdzu nie mówiłem, że ja to wolę nawet od pasterki, ale to nie grzech, prawda? Mówiłeś. No, bo to i ciepło, i z tym chodzeniem tyle i ołtarzy, tyle i w ogóle. Ja się tak bardzo cieszę. A malinóweczki to nawet księdzu nie proponuję, bo sam też nic, ani mru-bru, jak Boga kocham. Dobrze, dobrze. Jezu, kadzidła zapomniałem naładować. Idziesz po te komrze, czy nie? 5 minut. Ty mnie fuj! Cicho! Ty mnie... Wstydziłabyś się? Nie chcesz sypać kwiatków Panu Jezusowi? Ty nie chcę. Jemu będzie wszystko jedno, byleś serduszko miała czyste, rozumiesz? Właśnie, że nie. Będzie mu przykro i mnie. Pamela, Zocha, spuścim się, jedziem! Chodźcie prędzej! Idziemy. Ty, a wiesz, kto był największym specem od reklamy w dziejach ludzkości? No kto? Szaweł Starsu, czyli święty Paweł, zanotuj sobie, synku, jakby nie on. To Jezus byłby dziś równie popularny, co Eseńczycy. Słyszałeś o Eseńczykach? Nie. No właśnie, stary, najważniejszy jest dobry żydowski menadżer. Can't handle it! O Beatlesach też by nikt nie słyszał, gdyby nie Epstein. Czyli, gdyby Jezus przyszedł na świat dzisiaj, to powinien to zrobić w Nowym Jorku, nie? Dlaczego? No bo wiesz, no... A gdzie jest najwięcej dobrych żydowskich menadżerów? Aha... A ciekawe, kim by był dziś, nie? Hippies, czy raczej... Che Guevara? Hippies, hippies... Podobno święty Augustyn... Ty, no teraz to bierzemy. Coś taki napalony. Stary, skręcamy do lasu, bzykamy i jedziemy dalej, co? Co? Pogięło cię. Muszę odreagować. Dzień dobry. Dzień dobry. Podrzucicie nas? Jasne, wsiadajcie. Bo się wsiadamy. My na procesję do Tykocina. Jasne. A o której was chodzi procesja? O czwartej. Na procesję? Nie, no bez sensu. Wiecie, bo my to jesteśmy taką parą seksownych, pogodnych kleryków. Nie, Damian? I dysputujemy tutaj sobie właśnie bardzo teologicznie, więc właściwie nie musicie wysiadać, bo msza będzie zaliczona. Naprawdę? A jak? Nie? Księże, Damianie. To może jednak nad jeziorko, co? O sensie życia pogadamy. O Bogu właśnie. Katolicyzm, protestantyzm, podobieństwa i różnice, co? Rano zrobię czynicę.
No dobrze, dobrze, to może zamiast nad jeziorko majóweczka. Co? Ale pan nawija? No dobra. Zobaczymy, co nam pokażecie. Tylko szybko, bo za godzinę procesja. Widzisz? Bo to wystarczy tylko zaproponować w sposób oględny. Rozumiesz? I już. Byleby nie wprost. Jarzysz? Ej, laski! Co jest? No chodź. Daj sobie spokój. No ale co ja mam mi teraz powiedzieć? Co chcesz? Masz taką nawijkę, nie? Przestań. Ej, dziewczyny! No i weź, no i na drzewo, no. No i co? Co? No popieprzony normalnie jesteś, kretyn, co? Nie co? Mów tak do mnie. Co nie mów jak jesteś, chłopie, historia jak w pornosie, dwie dupy, las. Ty kretyn normalnie jesteś, dupek, idiota, złamas. Nie mów do mnie tak. Co kurwa nie mów, peda, głupi pizdryk! Przykro mi, stary. Prosiłem cię. Czego wyje? Czego ona wyje? Sukienka się nie podoba. Dziecko, ślicznie wyglądasz. Dla mała. Co ja mogę zrobić? No jest dobrze, nie bój się, no. Jeszcze nie pójdę. Nie pójdziesz, pójdziesz. Nie pójdę. Nie kłóćcie się, w Dzień Święty nie wolno, Bóg skaże. Już i tak ma powody. To mama, jakie powody? Jakie powody, no? Już to dobrze wiesz, jakie. Nie, nieszczęście, zobaczysz. Burza będzie, nie? I to niezła. Przemoczysz się. Wiesz, tak na piechotę i... Jak się idzie? Dobrze? Spadaj, co? Dobra, dobra, przepraszam. Słyszysz? Ej, kolego. Jest mi przykro, sorry. Przegiąłem, wiem, przykro. De Korzeniowski, time out. Siadaj, no. Nad jeziorko, co? I co, że nad jeziorko? Nic. Do następnej stacji, tam wysiadam. Dobrze, dobrze. Jeszcze nie pójdę. Do jasnej cholery! Cicho! Damy radę? Pewnie, że damy. Powoli, powoli, jakoś to jedzie. Oj, żeby tylko nie padało. Damian, sięgnij do marynarki i wyjmij komórkę, co? Zadzwonię do domu, że będzie trochę psuwa. Gdzie ta komóra? W kieszeni. No nie ma. No jak nie ma? Dwie są kieszeni, nie? Lewa i prawa, w jednej musi być komóra. Wieśniary. Co? Nie, Jarzyś zajmowało mi komórę. Może gdzieś zostawiłeś? Akurat, masz swoją? Nie, ale po co im twoja komórka? Ty, no nie bądź dzieciak. Opchną ją paserowi i będą miały na waciki. Czekaj. Co robisz? No zadzwoni i zablokuję. Albo nie, najpierw zadzwonię do tych suk. Halo? Halo, kto mówi? A kto pyta? Słuchaj, Leszczu, powiedz tym swoim pryszczatym niuniom, że nie życzę sobie być okradany w taki sposób, rozumiesz? Chciałem mieć na klerasil, to było poprosić. Ale słuchaj... Żadne ale, możecie sobie w dupę wsadzić ten telefon. Albo nie, szybko dzwońcie gdzieś, najlepiej daleko, funduję wam jedną minutę, bo za minutę go wam wyłączę. Słyszałeś, gnoju? Słyszałem. No, cześć.
cholerny, bezczelny wiochmen. Alfonsik taki początkujący, kurde, co to wiesz, jeszcze jak pyskuje. Co znalazłeś? Oh, fuck. Ty, ale jaja. No. To co, nie jedziemy? Czekaj, jak już ten, to skoczę na róg. Spokojnie. Pryskamy, no co ty? Spokojnie, nie zdążymy. Co? Może chcesz z nimi negocjować, co? Pewnie, że chcę. Co? Nic. Mam szerokie kontakty w tych stronach. Siadaj i czekaj na mnie. No dobra, załatwione, jedziemy. No co jest? To może dasz w końcu poprowadzić, co? Ciekawe masz znajomości. Mówiłem ci. Jestem z tych stron. Ta sama podstawówka. Ja w tym nie pójdę. Pójdziesz, pójdziesz. Nie pójdę. Podaj, 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 podaj. Proszę księdza. Jak tam, gotowy? Gotowy, ale pompa idzie. Pompa, nie pompa. Ale i tak będzie pięknie, prawda? Niektórzy mówią, żeby poczekać. Mało to razy padało? To nie skoki narciarskie, procesja musi być. Żeby tylko trochę zaczekać. Zaraz minie, to pójdziemy. Malinóweczka. To ja sobie siędę. W pół godziny i tak nie wytrzeźwiejesz. A mikrofon? Mikrofonu jeszcze nie ma. Przecież Jacek pojechał pożyczyć. Jeszcze nie wrócił? Nie wrócił. A ja jeszcze chciałem coś powiedzieć. Zaraz będzie deszcz. Nie zapinasz? Bóg mnie chroni. Ciebie? No popatrz. Jacek, cześć. Hej. Co ty? Gorylem księdza zostałeś? Mniej więcej. A ty co robisz? Nie widzisz? Ja do Gajka. Próbują? No, mają generalną. Jutro zaczynają trasę. Dobra, dzięki. Tylko się nie przestrasz. Cześć, Jacusia. No? Jak? Mordo jeża, strach się bać. O Jezus. Niech żyje piekło! Niech żyje piekło! Słuchaj, nagła sprawa. Mikrofon. Widelec! Co widelec? A co mikrofon? Ty, no weź pożycz. Po co? Awaria na maksa. Nieważne, rozpieprzył się. Ty, pożycz na procesję. U was? U nas. Nikt księdza nie usłyszy, no. Porąbało ich normalnie. Ty, no zaraz muszą zacząć, wiesz. A. A wy nie macie swoich? Co wy macie w ogóle? Na co ten cały szmal stacy idzie, co? Mecz chociaż wygraliście? Nie. Przeżnęliście, znaczy. Sędziego kupili. No pewnie, kupili. Nieudaczniki pieprzone. Wiecznie ze wszystkim do mnie. Co to ja jestem, Matka Boska ostatniej pomocy, czy jak? Nie no, wiesz, wypadek. To znaczy wypadł mi. Z balkonu, na ulicy. No co ja mam robić? Ale słuchaj, jaka dla ciebie różnica? No wiesz, no niby żadna.
Ale który to już raz, co? Jak rekolekcje były, piec też musiałem pożyczyć. Co to ja jestem? Sponsor Watykanu, czy jak? Bierz. I pozdrów tego swojego szefa, w sumie fajny gość. Ucieszę się, dzięki. Dobra, ja cóż. No. Jutro widzę go z powrotem, muszę mieć zapasowy. No jasne, dzięks. Ty, Gaje, jakbyś coś chciał na czarną mszę, to wiesz. Co? Jaką czarną mszę? Nie no, luzik, żartowałem, nie? Hej! A co jest? Albo ględzisz jak potłuczony, albo milczysz. A co z ciebie za kolega do jazdy, co? Może jeszcze coś o religii, co? No wal, stary, śmiało, nie krępuj się. Nudzisz, stary. Ty też nie byłeś zabawny. Od samego początku nie byłeś zabawny. Ty wiesz, jakie mam dosyć takich kolesiów jak ty? Wydaje ci się, że jesteś inny od nich, bo tak naprawdę to jesteś taki sam jak oni. No. Zero jesteś, wiesz? Ty! Czego ty ode mnie chcesz, co? Ty nawet porządnym ateistą być nie umiesz. Bo porządny ateista to jest gościu, to jest ktoś, a ty jesteś takim żałosnym dupkiem obrażonym na Pana Boga. Tak mi się wydaje, tyle. Nie ma żadnego Pana Boga. Widzisz? Jedziemy. A hamulcy? Chcecie zdążyć, czy kowal ma ponieść? Normalnie wrócił z procesy i dostaniesz taką dupę, rozumiesz? Ty się uważaj! Zobacz. Pamela, zostań. Mamo, ja nie idę. Trupów nie będę oglądać. Telefon, komórkę! Nie. Jechać po księdza? Nie, chodzi o lekarza. Spokojnie. No niech ktoś coś zatrzyma, trzeba sprowadzić pomoc! Spokojnie. Nie ruszaj się. Damian? Nie wiem. Nie mogę się ruszyć. Kręgosłup? Boże? Nie ruszam się. Co ty narobił, Rysie? Co ty narobił? Człowieka zabił. Słyszysz? Zabił człowieka. To jest koniec. Rozumiesz? Koniec. Nie.
Odlatuje? Co jest? Boję się. Boże. Boże. Nie daj mi umrzeć, boję się. Coś się złego ze mną stało. Nie wiem kiedy. Proszę pana, nic nie jedzie. Maciek, obudź się, słyszysz? Obudź się, wszystko będzie dobrze. Może pić chce? Tak, a co mu dasz? Oj, mamo, nie wiem, ale może chce. Trzeba go przenieść na równy. Nie, nie wolno, proszę go nie ruszać. Odejdźcie stąd! Boję się. Damian, pomóż mi. Proszę cię. Proszę cię, błagam cię. Wszystko będzie dobrze, wszystko się ułoży. Proszę cię, nie zostawię mnie. Proszę cię. Damian, Damian, słyszysz? Boję się. Damian, pomóż mi. Proszę cię. Damian, nie zostawię mnie. Damian. Damian. O, jak dobrze, ksiądz. Nie trzeba po księdza. Maciek. Maciek. Damian. Damian, ja chyba... Spokojnie. Ja odlatuję. Proszę, proszę księdza. Tak, jakoś wyszło. Ja muszę... Nie. No. Ja chcę się wyspowiadać. No. Tak, bo ja nie... Ja nie wiem, czy wierzę Boga. Ale bo... Bóg... Proszę księdza... Nie wiem. Mów. Wyznaj swoje grzechy. Nie wiem. Bluźniłem. Nóg nie mam. Kiedy ostatni raz byłeś u spowiedzi? Nie wiem, ja nic nie pamiętam. Boję się. Dlatego chcesz się wyspowiadać, że się boisz? Nie dlatego. Ja bardzo chcę, tylko nie wychodziło mi. Maciek, słyszysz, Maciek? Żałuj, rozumiesz? Nic do mnie nie mów, po prostu żałuj za grzechy. Spokojnie. Uspokój się. On wszystko zrozumie, nie takim jak ty przebaczał. No już, Maciek! Damian, żałuję. Bardzo żałuję. Powtarzam. Co się dzieje? Odjeżdżam. Powtarzam. Damian! Boże, bądź miłości. Boże, bądź miłości. Nie czuję nóg, Damian! Boże, bądź miłości. Boże, bądź miłości. Mnie grzeszny. Mów, Boże. Ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Maciek! Maciek! Jasna cholera, żebym to właśnie ja! Przecież trzeba było... Zostaw go, proszę. Zostaw go tutaj. On to wszystko nadrobi! Naganiacz cholerny! Już ja się postaram, obiecuję! Słyszysz?
Maciek? Możesz się ruszyć? Ty... Mogę. No, mogę. Uważaj ostrożnie. Chyba mogę. Mam czucie. Ruszam stopą, nie? Ruszasz. Widzisz? Wszystko jest w porządku. Oj, to całe szczęście. Rysiek do końca życia by się nie pozbierał jakby. Rysiu! Panu już lepiej! Rysiek! Rysiek! Jezus Maria! Matko Boska! Rysiek! Proszę, wyprawiasz! Ty kto tą resztę oszalał! Rysiek! Oj, synku, żeby cię Bóg skarał! Antychryst jeden! Ty głupi jesteś, jakiś niepoważny wariat! Zabiłem człowieka! Zabiłem go, rozumiesz? Żyje! On żyje, rozumiesz? Żyje, Rysiu! Żyje? Żyje! No, przestało padać. To się nazywa happy end. Zupełnie jak w Hollywood. Ale pięknie. Ja to mówiłem. Pan Jezus świat umył, może zmył trochę grzechów. A suszki jeszcze nie ma. Baldachim kto poniesie? Niech będzie pochwalony. Na wieki wieków! Proszę, proszę, dziś pytanie, dzisiaj odpowiedź. Jaki to był ten... A co proszę księdza? Teleturniej. A nie pamiętam. A ten, jak mu tam, no ten... Suszki nie ma, ale jest pan kowal. Może pan ponieść? No pewnie, że mogę, proszę księdza. Ale księdza przez dzieckiego jeszcze nie ma. A tak chciał zdążyć. Mówiłem mu, co on sobie myśli, że z tej Warszawy to 5 kilometrów. Trudno, zaczynamy. Bez niego i bez tego waszego sprzętu. Idziemy. Bez mikrofonu? Kto co usłyszy? Usłyszą, usłyszą. Głos jeszcze u mnie jest. Wołaj na mszę. Raz, raz, zaczynamy. Chodźcie. Usłyszą, usłyszą. Proszę księdza. Nogi mi odjęło. Proszę księdza. Co tam? Ja by spowiadać się chciał. Tak? Bo ten wypadek to przeze mnie. Boga obraził i w ogóle. Ale teraz, jakby to powiedzieć, ja już zacznę nowe życie. Wie pan, nie teraz. Musi się pan trochę uspokoić. Co? To nie o pana chodziło tym razem. Nie o mnie? Nie. Aha, nie o mnie. To można powiedzieć bardzo dobrze. Nie o mnie. Aha. A z tym innym życiem? Trzeba zacząć od zaraz. Wychodzi na to, że tak, proszę księdza. Wychodzi na to, że tak. Maciek, nie możesz chodzić. Miałeś się nie ruszać. Lepiej ci. No, lepiej, lepiej. Naprawdę. Daj spokój, ściemniacz. To nic. Czegoś nic nie mówił? Tak jakoś. Ale w końcu się ujawniłeś. Robota się trafiła, każdy by się ujawnił. Stary, ty wiesz, ja najpierw nic nie czułem, potem tylko takie mrówki, a teraz to już chyba dobrze jest. Wymodliłeś mnie. Sam sobie wymodliłeś. Bóg jest wielki, co? Tam szok czy coś. Szok, szok. Już raczej czy coś. Kto ze strachu nie wiesz, jak to jest? Nie. Spanikowałem tyle. Ale to na pewno da się wytłumaczyć. Muszę popytać, tylko szwagra jest lekarzem. No
co ty? Ty chyba nie myślisz, że ja uwierzyłem, że to był wiesz. Że ty co? No, że ja wierzę, że to przez to wszystko, że mogę chodzić w ogóle. Ty... Nie, ty naprawdę myślisz, że ja wierzę, że to przez te wasze modły starożytne zabobony? Znowu zaczynasz. Wierzyć to może i nie wierzysz. No. Ale pewien to ty już nigdy nie będziesz. No. Boże, pan Jacek! Dzień dobry! Proszę księdza, Ryśku, zatrzymał się! Jeszcze zdążym, Józefie Święty, jeszcze zdążym! Nie stoi! No co to się z tobą stało, co? Z czym? Z twoją wiarą. Duszpasterz ciągle w pracy? Więc? Sprawa osobista. No wiem. Jakieś 7 lat temu miałem dziewczynę, chodziliśmy razem do liceum. No nieważne, no. No mów. Kiedyś jechała do Bydgoszczy z ojcem, jakiś skurwiel wyjechał z podporządkowanej. I ojciec przeżył. Wiesz, 2 tygodnie umierała, leżała, nerki nie działały. Wiesz, 2 tygodnie gapienia się w cewni, każda kropla to życie, szczęście. Miłość, wszystko, to nic. No i co? Co? No świat się walił. Ziemia pękała na pół. A on co? No nic. Klasycznie. Latałem jak wariat. Kościół, szpital, kościół. Wiesz, to już nawet nie, że się modliłem. Ja go błagałem, rozmawiałem z nim. Rozumiesz? No wiesz, no, gościu wszystko może, no nie? Wierzyłem? Pewnie, że wierzyłem, stary. Jak ja strasznie wierzyłem, tylko że potem wychodziłem z tego kościoła. Lipiec, upał, samochody, ludzie, cały świat miał mnie w dupie. Wchodziłem do tego szpitala. Kot tam się kręcił. Taki, zwykły, rudy. Kota pamiętam. Wracałem między te białe ściany i modliłem się o jedną kroplę. Patrzyłem na tej mękę. Ale... Po paru dniach jej już nie było. Za to kot w porządku. Kot okej. Okay. O kota Bóg zadbał. Kot mógł sobie dalej chodzić. Rozumiesz? Ona nie, a kot jakiś pierdolony, kot tak. I co? Za co tak? Co ona komu zrobiła? Bóg jest super. Wiem. Spoko. Taki koleś. No to dzisiaj dostałeś rewanż. Damian. Dzięki. Sorry. Cenne. Sataniści mnie zabiją. Ha. No jak mają zabić, to zabiją. Rysiu, daj spokój. Jaką to ty firmę wymyśliłeś? Co? A, RCC. Od razu czułem, że lipa. To chyba grzech tak kłamać, nie? RCC. Roman Catholic Church. RCC. Taka znana, szacowna firma, nie słyszałeś?
Yeah.